Jak wykryć Pegasusa na swoim smartfonie? Czy ma on dostęp do WhatsAppa i innych szyfrowanych komunikatorów? Czy w ogóle trzeba w coś kliknąć, aby się Pegasusem zainfekować? Czy służby atakują nim zwykłych ludzi? I jakiemu smartfonowi Pegasus nie da rady? Na te i na wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w tym filmiku, który jest podsumowaniem naszego Instagramowego QA. Zaczynamy. Czy trzeba kliknąć w link, aby zainfekować się Pegasusem? Nie? Pegasusem można atakować na kilka sposobów. Jednym z nich jest wysłanie SMS-a lub wiadomości na Whatsappie do ofiary. Ofiara nic nie musi klikać i zostanie wtedy zainfekowana, a co więcej, tej złośliwej wiadomości w ogóle nie zauważy. Ale to tylko jedna z co najmniej czterech technik ataku Pegasusem. Jeśli chcesz poznać pozostałe, przeczytaj artykuł, do którego link widzisz teraz w prawym górnym rogu ekranu. Ten link jest też w opisie filmiku. Czy Pegasus działa też na starszych telefonach takich jak Nokia 3310? Czy można nim infekować tylko iPhony i Androidy? Pegasusem można zainfekować nie tylko iPhony i Androidy. Instrukcja obsługi Pegasusa, która wyciekła 5 lat temu, ujawnia, że Pegasus potrafi atakować także Symbiana i Blackberry. A więc te 5 osób, które w Polsce korzystają z tego typu smartfonów, również powinno się mieć na baczności. Jakie ślady zostawia Pegasus na urządzeniu? W zależności od techniki ataku i dziury, jaką wykorzystano do infekcji smartfona, Pegasus zostawia różne ślady. Na przykład w systemowych logach, plikach, ale także w komunikacji, czyli ruchu sieciowym do i z urządzenia. Prawdopodobnie właśnie dzięki temu Apple mogło zidentyfikować osoby, które atakowano Pegasusem z wykorzystaniem ich usług, takich jak iMessages. Jak rozpoznać, że jesteśmy lub byliśmy zainfekowani Pegasusem? Aby mieć pewność należy wykonać analizę systemu operacyjnego smartfona pod kątem znanych, zostawianych przez Pegasusa śladów. Wiele z nich, choć nie wszystkie, opisane są w różnych raportach, do których link pojawił się teraz w prawym górnym rogu ekranu i oczywiście znajduje się też w opisie tego filmiku. Istnieje też darmowe narzędzie od Amnesty International, MVT, które szuka tych śladów, przy czym trzeba pamiętać o dwóch bardzo istotnych kwestiach. Po pierwsze, to narzędzie sprawdza tylko część i to obecnie dość już starych śladów, jakie Pegasus zostawiał w atakach do lipca 2021 roku. Należy się spodziewać, że obecnie twórcy Pegasusa, świadomi istnienia tego narzędzia, zmodyfikowali swoje oprogramowanie tak, aby tych śladów Pegasus już nie zostawiał. Innymi Głowie, MVT może nie wykryć, że smartfon jest lub był zainfekowany. Nie jest to rozwiązanie stuprocentowo pewne. Po drugie, MVT działa na kopiach bezpieczeństwa, bo z poziomu aplikacji zainstalowanej na smartfonie nie da się uzyskać dostępów, które pozwoliłyby na wiarygodną analizę systemu operacyjnego pod kątem infekcji. Dlatego nie wierzcie w aplikacje, które twierdzą, że potrafią wykryć, że smartfon jest schakowany. I to nie ma znaczenia, czy Pegasusem, czy innym złośliwym oprogramowaniem. Takie aplikacje widzą to, co twórcy złośliwego oprogramowania im podstawią, a mogą podstawić całkowicie zdrowy, ale fałszywy stan systemu. Więcej o problemie wykrywania złośliwego oprogramowania na urządzeniach mobilnych znajdziecie w linku, który pojawia się teraz w górnej części ekranu i znajduje się też w opisie tego filmiku. Czy to prawda, że Polakom odmówiono aktualizacji Pegasusa? Nie do końca. Izrael po prostu ograniczył eksport cyberbroni do kilku krajów, w tym Polski. Wciąż jest to możliwe, ale wymaga dodatkowego zezwolenia. Czy Polska takie zdobędzie i czy w ogóle go potrzebuje, żeby już posiadaną instalację Pegasusa dalej obsługiwać? Tego nie wiemy. Wszystko tak naprawdę zależy od zapisów w umowach licencyjnych, no i tego, jakie Izrael oraz NSO Group, czyli producent Pegasusa, będą mieli podejście do aktualizacji Pegasusów już zainstalowanych w krajach objętych restrykcjami. Czy istnieje gdzieś lista osób śledzonych Pegasusem? Nie ma takiej listy publicznie dostępnej. W wakacje dziennikarze kilku redakcji informowali o ofiarach Pegasusa i liście 50 tysięcy numerów telefonów z całego świata, które mogły być potencjalnymi celami operatorów Pegasusów z różnych krajów. Nie ma precyzyjnej informacji odnośnie tego, jak pozyskano tę listę. Na dziennikarze nie ujawnili numerów, które się na niej znajdowały poza kilkoma wyjątkami, takimi jak aktywiści czy dziennikarze, działacze opozycyjni. No i to pokazało, że wbrew zapewnieniom producenta Pegasusa, to oprogramowanie nie jest przez jego klientów wykorzystywane tylko i wyłącznie do zwalczania terrorystów czy zorganizowanej przestępczości. W jaki sposób kanadyjscy specjaliści z Citizen Lab odkrywają, które telefony i ile razy były atakowane. Ofiary same się do nich zgłaszają, bo albo same podejrzewają, że są inwigilowane, albo wprost otrzymują takie informacje, na przykład od Apple. Po takim zgłoszeniu Citizen Lab, ale także analitycy w innych krajach mogą przeprowadzić analizę urządzenia pod kątem śladów zostawianych przez Pegasusa. Jeśli chcecie sprawdzić swojego smartfona dogłębnie pod kątem inwigilacji, napiszcie na pegasus-maupa-niebezpiecznik.pl. Czy istnieją inne narzędzia do inwigilacji podobne do Pegasusa? Tak, jest ich niestety sporo. Mówiliśmy o liście około 60 takich narzędzi w 46. odcinku naszego podcastu na podsłuchu. Możesz ten odcinek wysłuchać zarówno na YouTubie jak i na Spotify'u. Linki w opisie i w prawym górnym rogu ekranu. Przez jak długi czas od wydania nowego modelu iPhone'a jest on uważany za bezpieczny? Przez 0 dni. I dotyczy to też Androida oraz innych urządzeń, no bo może się tak zdarzyć, że znane ataki działające na wcześniejszych wersjach danego systemu operacyjnego bez problemu działają też na jego nowych wersjach, niezależnie od zmian w sprzęcie w nowym modelu tego urządzenia jakie wprowadził producent. Jak się ochronić przed Pegasusem? No właśnie nie bardzo jest jak, bo Pegasus wykorzystuje do wejścia na urządzenie nieznane ogółowi dziury, na które nie ma jeszcze łatek. Jedyne co można zrobić, to minimalizować ryzyko infekcji Pegasusem. Ze względu na to jak działa Pegasus, a przynajmniej jak działał wedle instrukcji sprzed pięciu lat, można robić następujące rzeczy. Można regularnie restartować smartfona, bo nie wszystkie ataki pozwalają Pegasusowi osadzić się na stałe na urządzeniu i przetrwać jego restart. Oczywiście trzeba pamiętać, że po restarcie ktoś może nam znów Pegasusa zainstalować. Można też cały czas utrzymywać niski stan baterii, mieć bardzo mało wolnej pamięci na urządzeniu lub w ogóle nie korzystać z Wi-Fi, bo wtedy Pegasus przechodzi w tak tzw. stan uśpienia i nie kontaktuje się z centralą, chociaż pewnie operator Pegasusa może takie zachowanie nadpisać. Na pewno warto regularnie aktualizować swoje urządzenia i aplikacje, bo aktualizacje prędzej czy później zamkną furtki, którymi Pegasus przedostaje się na urządzenia. Warto też rozważyć, czy na smartfonie powinniśmy trzymać dane z kilku lat, no bo w końcu nie da się ze schakowanego telefonu wykrazić informacji, których na nim nie ma. Czy Pegasus może nas nagrywać kamerką? Tak, może, ale jest mało prawdopodobne, aby robił to cały czas, bo ma to negatywny wpływ na m.in. baterie. Generuje duży transfer w ruchu sieciowym, no i w konsekwencji podnosi ryzyko wykrycia ataku przez użytkownika lub nawet jego restartu, dlatego że urządzenie działa wolniej. Czy istnieje alternatywne oprogramowanie takie jak Pegasus, o którym teoretycznie nie wiemy? Tak, i to zapewne nie jedno po prostu nie jest do nich tak głośno. Jeszcze. Czy Pegasus ma opcję autodestrukcji, a jeśli tak, czy zostawia ona jakiś ślad w telefonie? Wedle ulotki producenta taka opcja istnieje, Na co do śladów, to jakieś zawsze zostaną, choćby w ruchu sieciowym. Czy istnieje urządzenie z dostępem do netu odporne na Pegasusa? Pegasus atakuje tylko smartfony. Do ataków na inne urządzenia, np. komputery lub IoT, są inne narzędzia. Generalnie wszystko, co jest podpięte do internetu, należy traktować jako potencjalnie dające się zhakować. I to często nie pytanie czy, a kiedy. Czy w innych krajach jest lepiej z wykorzystaniem tego typu narzędzi? To jest bardzo dobre pytanie, ale nie do nas, nie do niebezpiecznika, a do naszych przyjaciół z fundacji Panoptykon, którzy od lat podnoszą problem kontroli nadzoru nad służbami i wykorzystywanymi przez nie narzędziami służącymi do kontroli operacyjnej. Link do kampanii Panoptykonu znajdziecie w opisie tego filmiku. Czy Pegasus, chociaż raz, został użyty zgodnie z przeznaczeniem, aby łapać przestępców? Jeśli chodzi o świat, to tak. Dzięki Pegasusowi wyłapano między innymi narkotykowych bosów z Meksyku. Jeśli chodzi o Polskę, to możemy mieć tylko nadzieję, że Pegasusem zwalczono przestępczość zorganizowaną nie raz i nie dwa. Może kiedyś więcej o tym usłyszymy. Czy są udokumentowane ataki na zwykłych obywateli, którzy nie istnieją w świecie polityki? Niestety tak. Znamy takie przypadki w redakcji niebezpiecznika, ale nie wiemy, czy było to po prostu rutynowe sprawdzenie danej osoby, bo jej bliski znajomy okazał się być przestępcą, który kręcił karuzele vat a ta osoba znalazła się po prostu w złym miejscu w złym czasie. Oby tylko to było powodem. Pomijając koszty, czy osoba prywatna może zlecić na kogoś atak Pegasusem? Nie. No ale już król albo generał jakiegoś państwa mają taką możliwość. I niestety, jak pokazują liczne artykuły, często wykorzystują to do swoich prywatnych celów. Czy Pegasus ma dostęp do Whatsappa? Tak. O Pegasusie należy myśleć jak o kimś, kto cały czas stoi za naszymi plecami, kiedy korzystamy ze smartfona. Nie tylko patrzy nam non-stop na ekran, a więc widzi na nim także rozmowę z szyfrowanych komunikatorów takich jak WhatsApp, ale ma też możliwość zajrzenia w pliki znajdujące się na urządzeniu lub słuchania i widzenia tego, co dzieje się dookoła smartfona poprzez dostęp do mikrofonu i kamerek. Czy można Pegasusem wbić się na telefon bez SIM-a i bez klikania w podejrzane linki? Tak. W prawym górnym rogu ekranu znajdziecie namiar na artykuł, który opisuje wszystkie techniki ataku. Link do tego artykułu znajduje się także w opisie pod tym filmikiem. Czy rząd może używać Pegasusa bez licencji, używając kraka? Nie ma oprogramowania, którego nie dałoby się skrakować, więc teoretycznie i w praktyce jest to możliwe. No ale przecież tego nie zrobi, bo to byłoby nielegalne. Jaka jest szansa na inwigilację Pegasusem zwykłego Kowalskiego? Czy każdy może się stać ofiarą? Każdy może być ofiarą Pegasusa, ale ze względu na cenę i ograniczoną liczbę jednocześnie prowadzonych ataków wynikającą z licencji, Pegasusa wykorzystuje się do spraw większego kalibru. Raczej nikt nie powinien go użyć przeciwko zwykłemu złodziejowi rowerów, chociaż technicznie oczywiście taka możliwość istnieje. Zawsze mówię do telefonu: pozdrawiam pana kapitana. Myślicie, że będzie mu miło? Tylko wtedy, kiedy chorąży, który cię słucha, wpisze to do raportu przekazywanego panu kapitanowi. Czy jeśli będę miał dostęp do Pegasusa, mogę podsłuchiwać kogokolwiek na całym świecie? Nie. Producent nie pozwala na podsłuchiwanie obywateli USA, a dokładniej tych, którzy korzystają z numerów telefonów z prefiksem plus jeden. Nie wiadomo jednak, czy ogranicza to część z technik ataków, czy wszystkie, oraz czy producent zawsze wie, przeciwko komu faktycznie dany operator Pegasusa używa. Czy fakt ataku na telefon z Androidem da się wykryć tak samo jak w przypadku iPhone'ów? Tak. Jaki telefon trzeba mieć, aby nie można było nas inwigilować? Taki, który jest cały czas wyłączony. Czy firma od Pegasusa wie, kogo się nim podsłuchuje? Podobno może to sprawdzić, ale czy jest w stanie to zrobić w każdym przypadku, tego nie wiemy. Czy iPhone'y są bardziej odporne na ataki? Generalnie na ataki z użyciem złośliwych aplikacji iPhone są bardziej odporne niż Androidy, ale na ataki typu Zero Day i narzędzia takie jak Pegasus, niestety nie. Czy każdy smartfon z Androidem jest do schakowania Pegasusem, czy nawet te z custom Romami typu OS da się schakować? Jeśli Pegasus ma exploita, czyli atak na dany custom Rom lub oprogramowanie, które ten ROM zawiera, to też będzie można go schakować. To jest kwestia tego, czy ktoś taki atak opracuje, a raczej jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu atak. Czy VPN chroni przed Pegasusem? Nie. VPN ochroni tylko przed jedną z kilku technik ataków, jakimi Pegasus może być zainstalowany ofierze. Czy podczas rozmowy można dostrzec, że jest się podsłuchiwanym Pegasusem? Na przykład pojawia się jakiś efekt echa. Nie powinno się dać rozpoznać, że jest się podsłuchiwanym Pegasusem, no ale błędy zdarzają się każdemu, nawet programistom Pegasusa. Niektóre z ofiar skarżyły się na wolno lub dziwnie działające smartfony. Wydaje się, że najlepiej jest wykryć Pegasusa na podstawie analizy anomalii, np. patrząc na monitoring ruchu sieciowego, jeden hop przed urządzeniem. No ale mało kto jest w stanie to zrobić dobrze, a jeszcze mniejszej liczbie osób będzie się to w ogóle chciało robić. Zda się namierzyć osobę, która nas zaatakowała Pegasusem. Do ataku Pegasusem jest wykorzystywana dodatkowa infrastruktura, np. taka, która odbiera dane ze zhakowanego urządzenia. Jeśli atakujący popełni jakiś błąd i nie zatrzy odpowiednio śladów, to będzie można go namierzyć technikami OSINTu. Zresztą nie tylko z tego powodu warto się nauczyć sposobów namierzania informacji o ludziach i firmach w internecie. Rzućcie okiem na nasz darmowy webinar z kilku technikosyntowych, albo na nasze kompletne szkolenie z tej tematyki, które pokazuje, jak wiele trzeba zrobić, aby pozostać niewidzialnym w sieci, aby nie zostawiać żadnych śladów w internecie na swój temat. Linki w prawym górnym rogu ekranu lub w notatkach pod tym filmikiem. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania odnośnie Pegasusa, to zadaj je w komentarzach. I koniecznie zapoznaj się z linkiem, który umieściłem w opisie tego filmiku. Znajdziesz tam kilka ciekawych artykułów, które ujawniają tajniki pracy i działania Pegasusa. Bezpieczeństwo.